wesołych świąt, kochani! Mam nadzieję, że miło spędzacie święta. Dalej jestem w szoku i dalej nie mogę mówić. Ale... Wiecie co? Rozkroiłam mój sernik. I wiecie, jaki on jest fajny. Ja wam teraz pokażę. Witajcie w nowym vlogu! Ja tutaj montuję film z przygotowań do Wigilii, do świąt. A Wojtek przyniósł mi śniadanko, jajecznicę i chlebek. Smacznego! A teraz uwaga, uwaga, uwaga! W ostatnim vlogu pokazałam wam, że piekę sernik. I on musiał wystygnąć w piekarniku i właśnie w tej chwili go wyciągnęłam. Całą noc tam siedział. I uwaga! Zobaczcie, jaki piękny, sernik wyszedł. Na to zrobię polewę kajmakową i przystroję słonymi orzeszkami. Chcę popatrzeć. I gotowe, zobaczcie, masa kajmakowa, orzeszki wyłożyliśmy na talerz i wygląda niesamowicie. Wojtek szybko przygotowuje tatar z łososia. A przed chwileczką wrócił z Tesco i od razu zabrał się za kuchenne rzeczy. Zostawił siatki dla mnie, żebym rozpakowała, to może razem je z wami rozpakuję. Za wszystko zapłacił Wojtek 73 funty 30... Co nie? Aha, minus rabat, czyli 65,19 zapłacił Wojtek. No i tak, robimy haul na kanapie, bo nie chcę tam Wojtkowi przeszkadzać. I tak, mamy tutaj świeżą żurawinę, rozmaryn, kiełbaski, to dla Lili muszę zapakować jeszcze, masełko, kawior, jabłuszka, napój imbirowy jest do mojego napoju świątecznego. I tutaj, wiecie co, zobaczcie, indyk, taki wspaniały indyk, to jest chyba udziec? Pierś. Aha, pierś, tak, z indyka, ale wiecie co, one były przecenione, zobaczcie. Z 10 funtów na 2,50 i sobie zamrozimy. Trzy opakowania Wojtek wziął, ale bardzo tanie. Tutaj mamy jeszcze indycze Trio. No dobra, nie będę już wysuwała, widzicie. Takie od razu przygotowane na blaszce do pieczenia i to też było przecenione. Z 15 funtów na 3,75 też do zamrażalnika pójdzie. Tutaj mamy nasz ulubiony chleb na zakwasie z oliwą, taki zielony. Pomarańcze i tutaj krewetki na Wigilię, na zamówienie. Tu zobaczcie, krewetkowe różyczki, jak niesamowicie to wygląda, jak pięknie będzie wyglądać. Tutaj w tempurze, a tutaj z sezamem. No i mamy jeszcze dwa napoje jagodowe, dwa napoje żurawinowe. Tutaj ogromny łosoś wędzony i na moje życzenie, ja uwielbiam pierś z kaczki i... Zazwyczaj mamy na święta pierś z kaczki, na zmiennie z indykiem, ale bardzo chciałam pierś kaczki. To jest w sosie pomarańczowym i to będziemy w pierwszy dzień świąt jeść. Albo w drugi, zobaczymy. No i to już całe zakupy. Wesołych świąt, kochani! Mam nadzieję, że miło spędzacie święta. U nas się za chwilę zaczyna Wigilia. Wygląda, no wiadomo, ja nagrywam to wcześniej. Właśnie zaczęłam stół szykować do Wigilii. Jestem już ubrana i tadam, niespodzianka, miałam mieć na sobie przecież zieloną sukienkę, ale okazało się, że jutro wychodzimy, w gości, jedziemy do naszych znajomych, więc stwierdziłam, że tamta sukienka będzie tak pięknie wyjściowa, że myślę, że ta bluzka bardziej na wigilijny wieczór pasuje, a tamta sukienka na pierwszy dzień świąt, gdzie wychodzimy właśnie. I się bardzo dobrze w niej czuję. Jak ja mam wam się cała pokazać?
Bardzo dobrze się w niej czuję, naprawdę. Max właśnie się obudził, zaraz będzie szykowany. Wojtek pewnie go zacznie szykować. Zaraz też będzie Monika z Benem. Maciek jest na górze, ja tutaj już zacznę stół ogarniać. Potrawy będziemy wyciągać na stół. No i zaczynamy ten magiczny wieczór, ten wieczór, na który wszyscy tak zawsze czekają, jak ja się cieszę. No dobra, zapraszam Was na naszą Wigilię. Właśnie przygotowuję nasz napój świąteczny. Nalałam tutaj napoju żurawinowego, dodałam świeżą żurawinę, laskę cynamonu, pomarańczę i doleję do pełna taki napój imbirowy. I przyozdobię gałązką rozmarynu. Zanim siędziemy do kolacji, idziemy wysypać pył renifera przed dom. Jak masz? A co ty idziesz zrobić teraz? Wysypać pyłek. Wysypać pyłek? No to już otwieraj drzwi. O, to się nie pali, zapomnieliśmy włączyć. O, teraz. No, otwieraj. Let's go. But I don't have tools. Moja. No ma, aha, dobra. No, wychodź. Wszędzie wysyp, żeby Mikołaj trafił do ciebie. Wszędzie wysyp, wysoko. O, Monia tutaj sypie. Żeby trafił Mikołaj. No, wysyp. Pierogi już są zagrzane, tutaj miseczki do barszczu, tutaj krewetki zaraz będą szły do piekarnika, ale najpierw grzeje się tam karp i potem podamy pierogi ze śliwką. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwirytysz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do sobie. Ale słyszałeś tą rzeczą, żebyś był w pracy, żebyś dużo pieniędzy, żebyś zdrowe jedzenie, żebyś zdrowe jedzenie i dużo pił. Maciu, jeszcze z mamą. A buźki tacy? I jeszcze z mamą złożymy sobie życzenia. Jeszcze z tobą. Z Monią jeszcze z tobą. Ale ja już z tobą zrobiłem. Ale chcesz jeszcze coś mi powiedzieć? Jeszcze z mamą nie składałeś życzeń. Chcę, żebyś bawiła się dobrze i żebyś pracowała i chcę, żebyś była w twojej pracy tutaj. Tutaj w salonie? Tak.
Tam na górze. A na górze, żeby o. była. A, pełnię ubałałem. No to ja ci dam. A dobrze. A ja ci życzę, żeby Mikołaj ci przyniósł twój wymarzony prezent, żebyś miał dużo zabawek, żeby śnieg spadł, bo tak bardzo chcesz, żeby już było cieplej, żebyś już na rowerze mógł jeździć, albo żeby deszcz padał, żebyś w kaloszach mógł biegać po wodzie i żebyś mocne gole strzelał w piłkę i żeby w końcu twój ulubiony plac zabaw otworzyli. Tak? To tak. Tego ci życzę. No to teraz daj mi trochę. Czemu życzyłeś, żeby mama była w pracy i tata? No bo ci na dworcu idzie na balczyk, jedziesz do pracy samochodem na wózu i mama tutaj pracuje. No tak, ale czemu musimy pracować? Czemu mamy pracować? Żeby mieli siły. No dobrze. Ale ładne no życzenia. A kasa przy okazji. No to teraz z kim? Widać pierwszą gwiazdkę? A co tam jest? Jest gwiazdka? Ale co tam jest? O nie, to chyba lampa. Lampa, lampa. No dobra, podjedliśmy troszeczkę. Bardzo przyjemnie jest i teraz Maksiu obserwuje, czy już, czy widać gwiazdkę na niebie, bo czekamy na Mikołaja. Kto to puka? Kto to puka do drzwi? Kto to puka? Kto to puka? Mikołaj! Mikołaj! O, Mikołaj! Powiedz, żeby wszedł. Zaproś go do środka. Come in. What's your name? Maksiu. No, Max. Max Konarski. What's your name? Max Konarski. Oh, that's it. Okay, I'm in the right house. Say Santa, come in. Santa, come in. Hello, Santa. Hello, Santa. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oh, he was falling down. Upadł Maksiu. Zaproś Mikołaja. O, co tam masz? O nie. Oh, let me see that. That's not bad. That's how little boys grow up. Now, come here. Did you send me a letter? Yeah, I want sweets and I want toys. Wow. Well, as it happens, your mommy and daddy sent me a letter as well. Yeah, saying how good of a little boy you are. You love mommy and daddy and you are helping. But is that true? Yeah, but what are you doing? No. Is that true? You're a good boy. Yeah. Oh. Okay. Right, let me see what we got. Whoa. Look what we got. Yeah. We get this. No, we get this sort of one. I want sweet and toys. This and is toys. Not the right one. We got many presents. But this is not all for you. I know. Right, go on. This is for you. And because you've been a good boy, you can have them all. To chyba są dla wszystkich prezenty, wiesz? That's so heavy. Ukochaj to. And don't forget that. Ukochaj. Maciek, rób zdjęcia. Ukochaj. Wow, yeah. Oh, can we take a picture, Santa, of you and Max? It's one more present for me. Yeah, that's all for you. It's all for me. Yeah. Ukochaj Mikołaja. Ukochaj. Oh. Right. We got another Santa. Yeah. The Santa is very busy tonight. I've got to go and see other little boys. So be a good boy next year. And I'll come again. Okay? Right. But where's the spout? Bye bye.
Mit welches Tauzeit? Oh, Jakub kocha. Be a good boy. Okay. I would open this present now. Right. What is that? Co to jest? Co to jest? Oh. Wow, co to jest? O, ja ci pokażę, co to jest. Jezu. Jak dyskutuję? Bye. Say thank you, Santa. Thank you, Santa. Bye-bye. Thank you very much, Santa. Open all the presents. Bye. Chodź tu, chodź pożegnać jeszcze Mikołaja. Bye. Bye. Bye, Santa. Ah, my hat is full. Max needs to stay here. Bye, Santa. Take care. Bye. O, zobaczcie, co nie widać. Zobaczcie, co nie widać. Spytaj się Mikołaja, czy nie ma dla innych prezentów. Może zostawił u góry. Santa, wait. Oh, Santa. Did you leave the other presents upstairs? Yes. Yes, did you leave the other presents upstairs? Yes. Yes. There's some more upstairs. Oh, na górze jest więcej. Na górze. Okay, thank you, Santa. Bye. Masz na... Tam jeszcze zostawił wow. prezenty. Wow. Wow. Ile tego? Wow. Ile prezentów. Oh my God. Thank you. Ile prezentów! Jeny, ile prezentów! Wow! I będziemy zaraz patrzeć. Jejka! O jeny, tu jeszcze prezenty! Ja dziękuję! Ja dziękuję! A jak to? Tyle prezentów! Byliśmy tutaj, nie było i szliśmy i było! Ja dziękuję! No to jeszcze. Nie, jeszcze to więcej. Jeszcze więcej. Jezu, zobacz, wow. Ile tych prezentów. Maksiu, zobacz, jaki prezent wchodzi. Zobacz. Wow. Co to jest? Wow. To chyba będzie latać. No ty musisz rozdawać te prezenty, wiesz? Chyba musisz. Chyba się musisz zabrać pomocnika. To jest Beata. O! Dlaczego? O! O, dziękuję. Alexa Play. Hello Sandor! How are you? You okay? Absolutnie okej. Sandor przyszedł nas odwiedzić. To miło, nie? Hi, I'm Mika. Hi, I'm Mika. No, szybko, co to jest? Szybko, nie wiem. No, BNI. BNI. Mama. N. Czemu szybko? No, bo się spieszymy. Czemu? Już wszyscy chcą otworzyć. A, mama! A tutaj? Co jest napisane? Zobacz. Ty, e, my. Ben. Ben! Co? Papa! O, dziękuję! O. Max! No, otwieraj, otwieraj! Co to jest? Alexa, stop! Wow! Mania, zatrzymaj, Alex. Alexa, stop! Skąd Mikołaj wiedział, że ty takie chciałeś? O Boże, Maksiu. Dobra, stajaj. Damy radę. Wow! Teraz dwa! Tak, teraz dwa! Musisz śpiewać. Co to? Odkurzacz się włączył. Ludzie odkurzał, zobaczył. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out, the reindeers are falling down. We stay up.
bo tutaj supinki w środku i jak już skończysz budować, to wtedy się puszcza te wszystkie. Ale Max, żebyś ty ich nie zgubił może. Maxio tu jest w szale rozpakowywania prezentów. Cześć. Bo z dwóch telefonów możesz tak położyć. No, ale ja tutaj nie mam co zrobić. I wtedy tutaj. No. Stąd. Aha, bo to tak, patrz. Dobra. Chcę tylko wam pokazać, jak wygląda składanie Maxa prezentu. Cztery osoby. Pół godziny minęło i jeszcze Sandor pomagał. Okay, teraz ja mu otwieram, ale ja się co dostałeś? Rejestrator dźwięku. O jedny. Ale ja się cieszę. Maxiu, pomóż mi otwierać. Nie. Nie? Chciałbym już się bawić. On już chce się bawić. Jenga. Co to jest? Jak ja nie otworzyłem nowe moje. Hialuronik? Serum siedmiodniowa terapia? To mnie zaciekawiło. Co to, to jest? To nie mój Wito. To ja zobaczę. Jednodziennie i 7 ampułek z kwasem hialuronowym. Ten nie działa, ale... Dzięki Mikołaju! Ale fajne! Pilar! Pilar! O, wiesz jak to się gra? Kiedy graliśmy, pamiętasz? Tak! Chcesz otworzyć! Teraz... Nie, teraz po kolei nie otwieramy. Ben! Właśnie, na razie się ciesz, że masz i potem będziesz się bawił, okej? Okay? Oj, Max już otwiera następny. To ten, pasta kawiorowa. Wow! Wiesz co to jest? Co to jest? To jest gross magic. To jest zestaw i to są magiczne sztuczki, no, ale one są takie gross. Patrz, to jest jakaś skupa. I tutaj no, wyszedł z moich ciałek i będziesz magiczne sztuczki robić. Ale prezent Wojtek dostał, zobaczcie, iPada dostał, iPada! Maciek, tata iPada dostał. Już nadzieja była, a teraz! Text a potato! Ale świetny! Ja. Ale odjazdowy prezent, naprawdę. Skarpetki w środku. No, ekstra. Ktoś wie, że ja teraz zdrowiej lubię jeść. Co to? Zdrowsze batony. Tak, bo ja tu nie nadążam. Maxiu tam rozpakowuje. Co to? Lampa na biurko. O, wow. Jasmarina. Wow. Maciek tam się w kącie ukrył. No właśnie, co to jest? Aleksa, stop. Tak zapakowane, że... A Maksiu tutaj pracuje. A co to? Zimne ognie. Zimne ognie! Zimne ognie! Dostałem zimne ognie! To jest ta Woodwick, to jest tu, tak się pali jak ogień. Nie może. Co to jest? O, to jest wskazówka. Kiedy to będziemy co razem to robić? Jest? Będziesz sam rzęski robił. Będziemy razem robić. Pokaż! Ty. To jest do robienia żelek? Ale świetne! Co ty tam masz, Maciek? Wspomniałem, że chciałem jakieś takie tanie organy. Ja wspomniałem, że chciałeś jakieś tanie organy. Nie widać tu, musisz unieść. Wow! Teraz Maciek będzie nam grał i śpiewał. Ale jak? Nie. Maciek, jak to trzeba zrobić? Popatrz. Socks inside? Nie wiem. Popatrz, co mama dostała. Popatrz, co mama dostała. To jest iPhone? Ja nie wiem, co zajrzeć. It's paratrainer ones. No chyba jest, jak napisane. Tam było napisane iPad, nie? To jest ciężkie, to nie są skarpetki. Może it's heavy. It's ciężkie. They are not socks. Naprawdę? A to nie jest otwarte, to ja nie chcę teraz otwierać. Nie, no bo ja w takim razie chcę open box nagrać. To jest taki trójkącik, potrzebujesz. Naprawdę? O, ja tym no nie wierzę, I don't believe it. I wiesz, co się no nie wierzę, naprawdę. To będzie ci latało, patrz, latało. To lepiej nie otwierać, możesz tak ręką i odepniesz to. Będzie ci latało. A jaki to jest kolor? Z tyłu musisz przesiedzieć. Ale Maciek, ale patrz. O tak, Boże, ja nic, ja, aż mi się ręce trzęsą. Na dole. O Jan, aż mi
Nie mogę. O. Naprawdę? O. Tu. Aha, jedno, jest. Gold? Złoty? O jedy! To zanim otworzyłaś, to pomyśl, czy na pewno. No na pewno, tak? Na pewno. A co? Ja teraz wszystko w takie neutralne kolory. O, bo to gold color. To jak twoja bluzka. Ja cię, no. Ja, o jeny. Ale normalnie. Coś ty. Inne mieli kolory, albo inne pojemności. Jej, kawałek mi właśnie opowiada, jakie problemy z iPhone'em są. U Apple'a nie było iPhone'ów. Szok. Dobra, w każdym razie chciałam się wytłumaczyć, że dalej jestem w szoku i dalej nie mogę mówić, ale tylko chcę wam powiedzieć, że nie otwieram go teraz, bo nagram open box i wspólnie zobaczymy sobie to cudo jeny. Ale jestem w szoku, no, aż normalnie, aż mi się ręce trzęsą, nie mogę. Maksiu, co ty tam miałeś? Co ty miałeś? Polskie pieniążki? Wiesz, że do sklepu możesz zabawkę kupić za polskie to? Pieniążki Maksiu dostał. Ale ekstra. Ale fajnie. Teraz musi Maksiu do Polski pojechać. No. Musisz babcię teraz odwiedzić. Ja napisałem, zamiast napisać, to ja ci narysowałem. Tak? To, ja położyłem tu kartę. Aha, to Maciek położył. Tak jak Maksiu rozdawał, to Maciek rozdał. To jest karta i ja narysowałem mnie i ciebie, i Mikołaja, i prezenty. O! Ale czemu nie pokolorowałeś? A, no przepraszam, wiesz. Oj, Maciek, nie pokolorowałeś, no. A, bo to jest kolorowanka dla ciebie. To jest, żebyś ty pokolorował. Co to jest? Czyżbym dostał moje perfumy, które tak bardzo marzyłem? Ale ile? O, nie mogę zmieścić! Aż mi się zrobiło gorąco. Aż mi się zrobiło. Myślałam, że tam utknie na zawsze. Piłeczka? Co to jest? No przecież to są te słuchawki chyba, tak? Jeny. Ale jak ładnie wygląda, zobacz. Ja nie wiedziałem, co dostanę, naprawdę. To są drogie słuchawki. I się święci jeszcze. O, rady. I magnetyczne. Podobno lepsze od aploskich. No, ja czytałem, ja wyszukałem to. Ja bym sam kupił. Trwały wielkie poszukiwania Lili. Gdzie ona jest? Lili! No. Jedno oko widzę. Liluńka, she's there. Can you see her eye? I mruga powoli. Tutaj w rzeczach siedzi. Jaka słodka. Zobacz. Nie chciała mówić. Zobacz, gdzie ona siedzi. Nie chciała przemówić. Tam. Ale tylko jedno oko wystaje. W moich oczywiście. No, no super. Smile. Jedno oczko. Nie, że jeszcze wytrzymać. Super, fajnie. Dziękuję. Nowa maszynka do golenia. No tamta już się zużyła, wysłużyła swoje. Bardzo. Pokaż. Bardzo fajna. Nowa wersja tamtej. Bardzo się cieszę. O, akurat Maciek ściszył przed chwileczką. Tak głośno było. Maciek swoje organy rozpakował i grał. Max też grał. Chcę wam teraz pokazać, co Monika dostała i co Ben dostał. To są Moniki prezenty. Dostała szlafroczek. Taki myszka Miki z takim kapturkiem. Dostała buty Buffalo czarne. Zaraz wam pokażę. Dostała Echo. Nie, Alexa, ja mówię Echo. To jest Echo? Co to jest, Wojtek? Alexa. Znaczy, no tak, Echo. Alexa Echo. Tutaj cały karton Kinder Bueno, batoników różnych. Tutaj bubble tea, ale wiecie co, to są takie saszetki, że się najpierw kuleczki wrzuca do szklanki, do mikrofali, chyba ogrzewa, potem saszetkę, potem wodę i bubble tea w szklance się robi. Tutaj jest Kit Kat, chunky, o smaku tych ciasteczek Lotus. Aero pomarańczowe. Tutaj jest taki zestaw na noc. To jest olejek do ciała, a to jest spray na poduszkę. Tutaj dostała mydełko Lasha
do mycia ciała, ale wiecie co, to jest miękkie jak gąbka i to jest bardzo lekkie, a pachnie niesamowicie, po prostu tak piękny zapach, naprawdę. Dostała trochę pieniędzy do zjedzenia i tutaj jest powerbank, nie powerbank, to jest takie urządzenie, które można włączyć i się nagrzewa, czyli ogrzewacz do rąk na zimę, ale też służy to jako powerbank. Bardzo fajne i bardzo, bardzo, bardzo duża pojemność. Bardzo duża. No i jeszcze Wam te buty pokażę. Monia, pomożesz? O! Takie Monika ma już brązowo-beżowe i teraz ma czarne. I tutaj są prezenty Bena. Mieszanka wedlowska, tutaj zestaw dwóch szczoteczek sonicznych, żeby jedną mógł trzymać u Moniki w domu, a jedną u siebie w domu. Krówki, tutaj jest taki notatnik, ale zobaczcie jaki. Takie kartki śmieszne ma, bardzo oryginalny, naprawdę. Tutaj notatnik świąteczny, tutaj dajmy pomarańczowe. Revolution to jest żel... czy emulsja do mycia ciała z kwasem salicylowym, to jest jak jakiś wyprysk wyskoczy na skórze czy coś, to wtedy to bardzo pomaga, to zaraz Wam pokażę. I tutaj wiecie co, do oczyszczania skóry głowy, taki skrub i fax 10%, a to jest, to są perfumy Hermes, o jacie, no po prostu, żebyście mogli ten zapach poczuć, no niesamowity jest naprawdę. Taki szybki przegląd prezentów zrobię. No pierwszy prezent, to chyba największy w skali prezent, a jeszcze jest chyba w wartości prezent największy inny. Organy, bardzo ja chciałem, bo na żadnym instrumencie nie umiem grać i myślę, że dla mnie to zawsze mi pianino odpowiadało, organy. I się zacznę uczyć. I co tu jeszcze jest? Miałem takie zapachy świeczek albo takich wosków, które bardzo chciałem i jak mi się spodobało w sklepie, no to zanotowałem sobie. Nie pamiętam jak one już pachną, ale miałem zapisane i poprosiłem Mikołaja i to był właśnie jeden z nich i dostałem takie dwa. To jest zapach Fireside Woodwick. To pachnie jak takie ognisko. Chcesz powąchać, Maksiu? Mój ulubiony zapach to jest. Zaraz. No i do tego jeszcze miałem inny zapach. Irny onyx, nie wiem co to jest onyx, chyba jakiś kwiat, ale to jest taki bardzo czysty zapach, to jest, i dostaje świeczkę. Potrzebuję ciebie. A czemu? Bo chodź popatrzeć. No to za chwilę wrócę. No dobra. I jeszcze dostałem takie jakieś czekoladki. To są pół biała czekolada, pół ciemna. Ale patrz. No, muszę wyłączyć. Nie mogą. A czemu to się nie wyłącza? O. To jest największy prezent. Dostałem słuchawki Sony. Jak one się nazywa? X, coś tam MR. Taki jest model. To są najlepsze słuchawki bezprzewodowe, jakie można kupić. Jak poszukałem najlepsze słuchawki i poprosiłem o te. Według mnie one pięknie wyglądają, takie złote mają. I już się nie mogę doczekać, przetestować ich. Otworzyć? I w ogóle to moje pierwsze bezprzewodowe słuchawki, bo inne mam, ale one są z takim kablem. Bardzo przeciwko byłem bezprzewodowych. Przez długi czas, bo zawsze myślałem, że trzeba ładować, albo można zgubić, ale teraz już się przestawiłem. I no, już się nie mogę doczekać. A to jak mogę przyjąć? No, to jest jeszcze, no to pokaż. Jeszcze taki perfum dostałem. Joop, ja lubię bardzo Joop Home. I to jest inny i bardzo mi się też podoba. Nawet Max się już wąchał. Dostałem takie ciasteczka, dostałem powerbank i tak jakby, chcę powiedzieć, grzanka, to nie jest grzanka, ogrzewacz do rąk. I to jest dwa w jednym i można, nie wiem, jak mi zimno będzie, mogę się ocieplić i jeszcze naładować telefon. No dobra. Dostałem marcepan, dostałem skarpetki, dostałem taką bluzę jeszcze.
dostałem rejestrator dźwięku, to ja bardzo chciałem, bo nie chciało mi się kombinować z mikrofonem. I to według mnie wygląda, jak się nałoży nakładkę, jak mikrofon i od razu jest bezprzewodowy. Dostałem zestawy takie, to ja to kiedyś miałem, takie do takich słodyczy, ale to są japońskie zestawy i tam pełno jest takich różnych proszków, trzeba je zmieszać z wodą, wlać do foremki i z tego na przykład można taki kawior robić, to są żelki, a z tego można burgery i frytki robić. To jest bardzo fajne, ja to kiedyś robiłem, to kiedyś miałem, ale tego drugiego nie miałem już. To od Maxa dostałem od niego. Kartę od Maxa dostałem też. Takie. Batoniki z miodem i maliną. I jeszcze stojak. I to właśnie będzie stojak do tego, jak kupię przejściówkę. Bardzo jestem zadowolony z wszystkiego. Wiecie co? Rozkroiłam mój sernik. I wiecie, jaki on jest fajny. Ja wam zaraz pokażę. Zobaczcie, jak ten sernik wygląda w środku. No po prostu jest boski. Boski. Mama. A tak wygląda jabłecznik. O. A snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we... Ustawia ci domino! No odjazdowe autko. Teraz tak klęcza. Tak, bo ty możesz kierować nim, tak? Tak. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. A co to jest, toaleta? Ale patrz na to. A nie, no tak, toaleta. Jeszcze nie, ja ci pokażę, jak robić tą sztuczkę. O, domino się przewraca. Co ty tam masz w środku? Tu jest. Aha, i to tak. Ty tam wlałeś coś? Tak. Patrz, pusta, czysta toaleta jest. No. A teraz zamkniemy ją. Czary mary. Ale mamy nie wyczoną, no nie, jak to jest płynne, to chyba nie. To jest chyba nie dla ciebie. No z tobą może, tylko sam nie. No, ale uważaj, bo to się wyleje. No, czarujesz, ja nagrywam. No to 300 kalaleta. Kalaleta? Musisz podnieść dwa, bo tak, no. Czysta toaleta. Czysta. I czary mary hokus pokus. Brudna. Mogę to dotknąć? Nie, ja nie wiem, co to no jest. No dotknij. Ale to jest jakiś płyn, ale to jest takie aż płynne. Co? To nie jest taki glut, mama, to jest jakiś płyn. Mogę dotknąć? Dotknij. Mogę? Jeszcze. O, nie zdążyłam. No kula leciała, włącz. Ale daj mi tata. Tata się teraz pobawić musi. Trzymaj w ręku, ale tak na ręku połóż. Nie trzymaj, tylko tak połóż na ręku. Aleksa, o, stop. Dobra. Nie trzymaj. Puść. No, nie? Tam jest gdzieś. Maksiu, uważaj na głowę. Daj to tutaj, bo to trzeba trzymać w tej pozycji, Maksiu. Ale daj mi to. Ale ja muszę ci pokazać, jak to trzeba trzymać. Tak chyba, wiesz? Uderzyłeś się. Uwaga. Czekaj. Puść. Nie. Może tak. True. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas. Maksiu po prostu nie odchodzi w ciągu ostatniej godziny. Nie odszedł chyba od tego toru. Składaliśmy chyba z pół godziny. Przed chwilą wyszła Monika z Benem i wołam: Max, chodź się pożegnać. Nie miał czasu, siedzi przy tym torze i oni musieli przyjść do niego się pożegnać. No właśnie, jest godzina za 25:12. Monika z Benem właśnie wyszli.
A Max nie jest zmęczony, ale on miał drzemkę dzisiaj w ciągu dnia. No i wiecie co, no wszystkie prezenty widzieliście, tylko nie widzieliście moich i Wojtka, ale myślę, że to moje. Pokażemy wam. Twoje widzieli? A, nie widzieli. No nie widzieli. Myślę, że to wam pokażemy w następnym filmie. Dzisiaj jest już za późno, żeby siedzieć i nagrywać. Musimy Maxa kłaść, sprzątać po Wigilii. Dajcie znać, jak długo wasza Wigilia trwała. Jestem ciekawa. My to z Wojtkiem tak właśnie myśleliśmy, że my to zazwyczaj w Wigilii chodzimy spać około 3 nad ranem. No, tak długo. Bo to szkoda, szkoda kończyć tego wieczoru, naprawdę. Dobra. Jeszcze raz życzę wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że spędzacie cudowny czas. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, buziaki kochani. Dajcie mi serduszka w komentarzu. Dziękuję, pa.